Cześć, z tej strony Krzysztof Ślązok, a to jest czwarty odcinek z serii Farming Simulator 2015. Jest dzisiaj ze mną Ulinek. Siema. Jest to widz, także widzicie, że można ze mną pograć na spokojnie i bez problemu. Ze mną też można pograć, jest na mój kanał. Jest Spajki. Siema, siema. I dzisiaj wygląda sytuacja tak, że Spajki tam będzie sobie kultywował tam pola, co były żniwa. Ulinek będzie czekał, aż ja tam trochę skoszę tej łąki i będzie przetrząsał. Także wsiadamy. A ja już jadę do roboty. Czemu tak ciemno na tej twojej gospodarce? O 5 rano pracę zaczynać. 6 rano jest dopiero. No, o tej godzinie to się śpi. Kto śpi, ten śpi. Wejdę. Pobiegam. Krzysiu stosuje metodę dezorkową. Tylko kultywator. No właśnie, a po co się męczyć? No. Jeszcze taki wielki kultywator. Jaki wielki? To jest mały kultywator. No. Ja bym sobie u siebie wsadzali taki kultywator, który ma tam około 50 metrów. Tylko jeszcze go nie kupiłem. I Krzysiu, będziemy 2 sezony robić u mnie. O matko. Ten stary, co jest? No. Chcę go skończyć. I ten nowy, zaczynamy. To ja zacznę już te przetrząsać. Tylko odcinki z tego starego będą godzinne. O matko. Ale to ze 3 odcinki i koniec. Raz, no, to tam trzeba obłożyć, wywieźć jeszcze raz pola zasiać. A tam to chwilę jest. Ty, jeszcze na live'ach zrobimy coś i będzie wszystko iść. Jak coś, to możemy późno wieczorem zrobić tego live'a. No tak jak no, sam słyszałeś, jadę za niedługo, bracie, za niedługo. Czekaj, Ulinek, ja zrobię jeszcze jeden pasek i dopiero będziesz tam. Dobra. To ja tę zgrabiarkę polecę. To jest przeciąsacz. A który się w ogóle wrócić? Wieczorem późno. A ciebie późno, no 19. Góra 20, bo tam tak będziemy kończyć, wiesz? No. To jedno pole to już kończę. No to tam to jest większe. No. Jakbyś dał mi ten najmniejszy kultywator, to może bym to robił jakiś czas. Ale buja tym przetrząsaczem. A o której ty, Krzysiu, jedziesz? O, po 14. Dobra, to zdążymy w ogóle nagrać. Właśnie dzisiaj muszę vloga nagrać. Ja właśnie mam nagranego. Widziałem, ale dlaczego twarzy nie pokazałeś? Jezus Maria, wszyscy chcą tę twarz. No. Nie ma czego oglądać, dupy nie urywa. Ale skoniki nie latają. Ja tylko oglądałem wtedy. Ja nie spałem, czyli tylko oglądałem po pójściście. Nie wiem, co robić. No. Co, 2 godziny siedziałem u chwili, czekałem, jak je przyjdzie. Polska służba zdrowia. No. Jakieś jeszcze spadki FPS-ów dziwne. Ja mam spadki wysokie o, bilgi zaczynają. Dobra, teraz. No nie wiem, do 20 się zrobiło nagle tych klatek. Z 60. U Aloka to jest dorba. Co? U Aloka to jest dorba. Może sąsiadowi pole trochę kultywuje. No, zaś jakieś takie dziwne spadki. No. I wyższy ping się zrobił od razu. Może przez to... I teraz mam 70. Może przez to, że blisko mnie jest Ulinek, to przez to też. Może. Ja jestem daleko. No ty tak, no ale... Czemu też ktoś tutaj zasiał sąsiadowi pole? Już gadaliśmy o tym. Ale kiedy? No wtedy jakbyś siali, to ty tutaj się stało. A to ja prawie siałem też sąsiadowi. No. O, patrzcie, kosze i od razu się przetrząsa. Nie, może ja, to moje. Może ja to wezmę i skultywuję. A, rób co chcesz tam. Nie moje pole sąsiada.
tą wezmę skultywuję. A ty właśnie nagrywałeś ten CSA z Adamkiem? Co wtedy grałeś? Tak. Będzie wrzucony. Bo ja chcę to zobaczyć jak już. A ja wbiłem Silver Elite. A ja mam G1. I zaraz będę mieć 16 stopień, panie. A ja mam 7 zaraz. I to wrzucę, będziesz widział w środę, jak wbijał Silver Elite. I mi okulista powiedziała, że ty już w komputerze nie siedziałeś. No już jesteś sławnym youtuberem i musisz. A ja powiedziałem, nie, to jest chyba niemożliwe. Aha, i mamy tak, no mało 520 tysięcy, bo kupiłem przytrząsacz i zgrabiarkę. Obydwie rzeczy są oryginalne, bo nie ma żadnych fajnych modyfikacji. No. Także dupa blada marmolada. Wczoraj siedzieliśmy u Aloka. No. Godzin półtora, składaliśmy sezon i się okazało, że któryś mod crashuje grę. I teraz nie wiadomo który. Dobra, ja się skończyłem kosić. Już? No. Ty masz za małą tą łąkę. On się tam ładnie przecząsa, ja sobie będę teraz pojadę po zgrabiarkę. A Krzysiu, właśnie krowy kupiłeś już? Jeszcze nie. U kogo motor jedzie? Nie u mnie. Albo coś takiego? No to pociąg u mnie. A węgiel biorą. No. Węgiel i to jest prawda. I to ta, i to da. Hajsy to. Krzysiu zaraz mu przyjdzie na konto. Jedzie hajs. Zaraz sobie ramku do konta. Gdybyś wiedział. O matko, jaki dzwon zaliczyłem. Bo ja mam taki czerwony ram. On wygląda tak kozacko ten ram. Zapomniałem, że ten klas słabo hamuje. No brawo, przecież nie jeździłem. A? Taka zgrabiareczka malutka tam. No za mało. No już jak tam wcześniej skończyć, to tam, nie wiem. Mi został jeszcze jeden, może max dwa pasy. No to siedmiu, weźmiesz i tam posiejesz coś. Dobra, koniec. Trawę? Nie, nie trawę. To weź tą prasę kostkującą. Gdzie ten postawić? Postaw to gdzieś na razie na środku, ja się to potem porobię. Na środku wjazdu. Bo sam nie wiem, gdzie to ma tam być. Dobra. O. A ty nie masz ten siewnika z kultywatorem? Nie. Chyba nie. Chyba masz. Sorry, SMS. Spoko. Było słychać czy nie? Tak. Nie było sygnał słychać, ale nie było zakłóceniu. A to dobrze. U mnie telefon, bo ja mam za dobry mikrofon. Za 150 zł. No i co się chwalisz? No. Oj, wyrzuciło. Jakiś wirus mi wszedł do komputera i nie wiem, który to teraz. A mój antywirus nie daje sobie z tym rady. I się przegląda teraz. Masz. A was tak. Bo mi wyskakują takie niecenzuralne, nieładne strony mi wyskakują mi kiedy. Ooooo. Gdzie ty tam wchodzisz? Ja właśnie. Nigdzie nie wchodzę. To Maniek jest specjalista. Maniek specjalista, rolbista. On opowiadał sobie o mnie, co tam. Gdzie ma premium wykupione? Gdzie jeszcze nie ma? No, polecał nam, gdzie warto, gdzie nie. Ja tu nigdzie nie gdzie mam. Gdzie ty masz ten kultywator? Tutaj koło siwnika ci postawić kultywator. No. Na środku wjazdu.
No, postawił na środku wiatru. Tylko w drugą część, nie w tą stronę, muszę się odwrócić. O matko, to ile my tu roboty dzisiaj zrobimy, ja pierdolę. No, widzisz, Krzysiu? Jeszcze ani jednej belki nie wysłało? Nie. O matko. Co to się stanęło? Że ani jednej belki nie poszło. Krzysiu, za wąskie masz te gwiazdy. Jakie za wąskie? Dla ciebie na pewno tak. Spokojnie wjadę tam. Znaczy ja tam wjeżdżam, to ty też powinieneś. No. A ja zapomniałem opuścić tego podbieraka. I co, przejechałeś tyle i nic nie pozbierałeś? Nie no, zebra tam chyba jedną macie tam. Jedno, druga w drodze. Co mam siać, Krzysiu, trawę? Nie, czekaj, wiesz co siej? Co? Marihuanę. Marihuanę rość. O matko, gdzie ja mam to postawić? Oj, oj, oj. Dobra, i siejemy. Jakie wirażne. A ty masz w ogóle mody do Aloka Sezonu Polska, nie? Do ósemki, Siu? Tak. No, bo do dziewiątki nie masz, bo jeszcze mapy nie ma. No i to co ja wiem. I nie zdradzę, jaki jest sezon dziewiątka. Ja wiem już. No, bo ci powiedziałem. Bo mi ten... Czy Holanda? Serio, ani jedna jeszcze nie wysłało. O, będzie jedna. Wow, Krzysiu, ty na pewno krowy nakarmi. No, na pewno. Ła! Wypier papier spod kół. Kładę się pod koła. Zaraz będzie druga, coś spoko. Dobra, uciekam. Się boję. Ty masz tutaj kultywator, Krzysiu, w tym. No to spoko. Po co kultywowaliśmy? No, żebym cię czymś zajął tam. No, mogę im siać, by wszystko już zasiał. Kuplo, za mało jestem. Kto widział ten napis za mało? Chyba kupimy jeszcze jedno pole i zasiejemy na nie trawę. A. Mówiłem. O Jezu, drogi siostry. Krzysiu jeszcze raz do mnie dzwonił ten numer, co wtedy z tego pola. To odebrałeś? Nie odebrałem, bo ten, nie słyszałem telefonu. Ja to w ogóle wyłączyłem, nikt nie wie co robię. Trzy baloty, cztery mam z tego i na. Wow! No dużo! Hardcore! Czekaj, zaraz się przejdę zobaczyć jedną rzecz. Ile ty biorę? Kosztuje? 14. Ile już nagrywamy? 15 minut prawie. Prawie. Aj, nie sieje. Zamknij się, pies. Ryj. Tępy pies sąsiada. Wezmę go i na ten, na kaszankę przerobię. Weź zatrzeb pod tą tę ósemkę tura do przodu. Oga. To jest tę ósemkę? No, a na a nie tę szóstkę? Albo tę szóstkę. Ta szóstka. Aha, no to tę szóstkę. A na ja tę te szóstkę umiem. Daj ten, weź co. Wiem. Ciążnik. Jedź tam na te pole do tego. Na X se blokujesz te baloty jak coś, żeby... Wiem! Grałem na tych. A ja se... Wszyscy na wszystkim grali, a w końcu nikt nie grał na niczym. A! Dobra. A ja już podjeżdżam tam przyczepem. Tylko nie do Nasio. Nie do zbóż, Krzysiu. No nie, 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 nie. Takiego fejla to ja nie zrobię.
No nie wiem, po cztery, baloty jadę taką wielką przyczepą, no. Ale Krzysiu, tam tą przyczepą da się ten, sam automatycznie ładować. No to obczajmy teraz. Na piątce, ja to testowałem u siebie, tylko nie zbierałem balotów, bo nie miałem. Poczekaj Krzysiu, gdzie ty jesteś? Dawaj, dawaj. Dobra, mam. Nie to pole. Czekaj, bo się zaczepiłem. A, dobra, idę wybierzę. Zobaczę. Dobra. Przejdziesz, przejdziesz, rura. No to mam słaby promień skrętu, także wiesz. No. Wpadłem na dom. Dobra. Zbieraj te baloty. I co mam nacisnąć? 5. Czekaj. Poczekaj, dejno. Bo ja też nie pamiętam teraz. 5 i tam jest chyba pod B, włącz zbieranie. Load products. A no, faktycznie. A ja nie widzę. Jak fajnie. Zbiera? No. Ja nie widzę na przyczepie. Wszystkie 4 mi nagle zebrało. To jedź tym turem za mną, a ty Spike'i tam się dokończ tą robotę i no czekaj. Ja już to jedno pole skończyłem. To czekaj, oj. Kupię ci, żebyś tu łąkę zrobił. Prawo tutaj zasiejesz. Gdzie? Tu. Super, odpiąłem ciebie. Jezu! Czekajcie, na chwilę się wyłączę. No. Gdzie już? Tam gdzie jest trawa, to pole obok. Jadę ulicą, opony ziemię drą. Prawa autorskie będą. No. Więc proszę tutaj nie śpiewać, bo to jest odcinek. I ty prawa autorskie Krzysiu dostanie. O, ja już nie śpiewam. Wszystkie się pojawiły. Daj mi się tam. Znikąd. Masz. A to pole sąsiada, a nie. Aż kupione. Widzę. Albo nie będę. Jadę. X. No dobra, naciskamy się. U kogo? Ej, wiem co się chyba... O matko. Co? Aha, dobra. Już jest wszystko okej, nie. Miałem na tym, pod game źle zaznaczone i mi nie chciało złapać balota. Dobra. Krzysiu, ja mam takie pola jak ty z 5 tutaj. Ulinek, możesz tą przyczepą zaparkować tam gdzie ona była. No ja nie wiem. Mnie nie było. Tutaj, patrz. Tu. Aha. I tutaj tyłem musisz wjechać. To wjadę, jakoś. Krzysiu, wiesz ile u mnie na mapie największe pole ma hektarów? Nie wiem. 46. No to u mnie takie są do 1 hektara. No właśnie, czyli 46 twoich pól to jest głupie jedno pole. Jak u mnie jest 29 pól. O łącznej warto... O łącznej tej 20... 29 hektarów. Ja jedno po... jeszcze nie kupione. Jedno z... 25 hektarów. A nie 9. Nie, 5. Ja mam jedno... w opisie. No to może. Zobaczysz Krzysiu jaka to jest mapa. Tam się ze skupu jedzie około 5 minut do skupu. Teraz będziemy kończyć. No. Bo trzeba dalej nagrywać. No dobra, na przygód. Aj. Gryzie mi się. Co? Z drzwiami, tymi drugimi. Musisz ładnie wycofać tam. To nie jest no, tak. Taki Eurotrack. O, jestem. Eurotrack Farming Simulator.
Teraz to pierdzieliłem. Jadę, zobaczę. A czy tu masz świnie, Krzysiu? Nie. A ja mam i jakieś jaglęta, czy coś takie, nie wiem, chyba jakieś... Byki. Barany. No to było tak jak na mapie z John Deere'a u Aloka. I świnie? Też były jagnięta. Pamiętam, Ali mnie wtedy w cały odcinek wywiózł jedną przyczepę. Tak no. Ja też tam wtedy, tam też miałem lagi, ale na tym komputerze już by nie było żadnych lagów. Dobra, będziemy kończyć, panowie i panie. Nie wiem, czy jakieś kobiety cię oglądają. Ja, 13%. Tak. No, serio. Mnie coś 20 chyba 7. No, ale to pewnie wszystkie z klasy, które subskrybują. Nie, muszę sobie jakoś tam... Tu klasa postawić. Ja, postaw. Krzychu. No, postaw. Dobra. Dobra, chodź tu do Spajkiego, Spajki tu ładnie skończy. No i także w tym odcinku żeśmy ładnie Spajki skultywował tam pola, tutaj zasiał, tam też potem posiał. Jeszcze jedno pole zostało do siebie. Ładnie skusiliśmy trawę, zgrabiliśmy, zebraliśmy, wywieźliśmy to. Myślałem, że to będzie na więcej odcinków, ale tak szybko to minęło, że matko. No i był dzisiaj z nami Ulinek, pomógł nam widz, także widzicie, że można ze mną pograć, nie ma żadnych problemów. Można. Chciałby być ogarnięty, tylko nie spamić, kiedy można, kiedy nagrywamy. I był Spajki ze mną, sobie tu sieje jeszcze. Tak. No jeszcze. I do następnego, myślę, że tam coś będą jakieś może żniwa, jakieś żółka. Zobaczymy jeszcze. Okay. Do następnego i trzymajcie się, cześć. Na razie.